Dobry wieczór Państwu. Cóż, myślę, że zwycięstwo Legii jak najbardziej zasłużone. Stworzyła sobie więcej sytuacji. Dwie z nich wykorzystała, no, trochę przy naszej pomocy, ale tak to bywa w piłce. Natomiast my w pierwszej połowie potrafiliśmy się naprawdę dobrze bronić, bo Legia praktycznie nie stworzyła sobie sytuacji takiej klarownej. To niestety, żeby wywieźć z Legii z Łazienkowskiej punkty, to trzeba też coś wykreować z przodu. A my niestety byliśmy dzisiaj trochę bezzębni, więc ta gra w naszym wykonaniu ofensywna no, nie wyglądała najlepiej. I dlatego Legia cierpliwie drążyła tą skałę i trafiła nas po stałym fragmencie najpierw, później po rzucie karnym, więc tu nie ma co dyskutować. Zasłużona wygrana Legii. My natomiast mamy przed sobą ostatni mecz w środę znowu z Legią w ramach meczów przyjaźni co 3 dni. I w tym meczu postaramy się my z kolei sprawić swoim kibicom prezent świąteczny. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę panu. Polkarczyński, Legionistycom, żeby sprawić ten prezent, w jaki sposób pana zespół powinien zagrać? Czy tylko jest kwestia właśnie tego ataku, czy może jeszcze jakieś inne aspekty wchodzą w grę? Znaczy wie pan, w grę wchodzą różne aspekty. Ja mówiłem o tym, co nam dzisiaj najbardziej kulało, bo generalnie my nie wyglądaliśmy źle w obronie No ale do tego musi być sprzężenie pewne, obrona, atak i tak dalej, i tak dalej. No nie będę teraz mówił, jak to ma wyglądać w środę. Postaramy się, żeby to wyglądało tak, żebyśmy czymś Legię zaskoczyli. No. Takie mamy zadanie. Proszę. Maciej Kalicki, Przegląd Sportowy Onet. No panie trenerze, no, to już 9. mecz Krakowi w Ekstraklasie bez zwycięstwa z rzędu. Teraz przed wami kolejny mecz, pewnie też łatwo wygrano. Nie będzie. Nie ma pan obaw, że no, mówiąc wprost, ten mecz z Legią w środę może być ostatnim meczem pana w roli trenera Krakowi? Wie pan co? To takie miłe życzenia świąteczne, można powiedzieć, ale okej, no przecież jestem trenerem i takich pytań muszę się spodziewać, także jak się nie wygrywa meczów i jak pan mówi 9. mecz rzędu przegrany, no to trudno, żeby mi stawiali pomnik i na cokół ustawiali. Liczę się z tym, że jest ciężko, natomiast nie, ja się nie obawiam akurat tego, że to może być mój ostatni mecz w Krakowi. Człowiek jak coś, to się może obawiać śmierci, ale to są rzeczy, wie pan, zupełnie inne i skupiam się nad tym meczem, nad przygotowaniem drużyny jak najlepiej, zresztą tak jak do każdego meczu. Bywają czasami takie chwile, tygodnie w życiu trenera, w życiu piłkarzy, że po prostu nie idzie, ale zrobimy wszystko, żeby akurat tą serię, o której pan wspominał, zakończyć środę w Krakowie.